Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie organizuje cykl warsztatów edukacyjnych pod tytułem Okulary Pelagi. To jedna z bohaterek ekspozycji w Domu Powstańca Wielkopolskiego i postać niezwykła w historii Gniezna. Zapraszamy serdecznie na nowy projekt Miejskiego Ośrodka Kultury zatytułowany Okulary Pelagi o gnieźnieńskiej fotografce Pelagi Gdeczyk. Jest to projekt kulturalno-edukacyjny, który ma na celu przybliżyć nam historię właśnie tej niezwykłej fotografki. Jesteśmy w Domu Powstańca Wielkopolskiego, bo właśnie też ta historia ma związek z Powstaniem Wielkopolskim, bo pani Pelagia Gdeczyk z ramienia Czerwonego Krzyża brała udział w powstaniu. Dokarmiała powstańców, miało to miejsce na dworcu w Gnieźnie, także mamy taki mały wątek powstańczy, ale przede wszystkim chcemy pokazać jej pracę. Była pierwszą gnieźnieńską fotografką. W 1879 roku założyła swoje atelier fotograficzne. No i jest to historia naprawdę bardzo ciekawa, ponieważ nie było wtedy kobiet fotografek i była jedną z pierwszych i jest to dla nas bardzo ważne, ale myślę, że w takim miejscu, w jakim jesteśmy, w Starym Ratuszu, w Domu Powstańca Wielkopolskiego, chcemy pokazywać te historie, które tak naprawdę mają dla naszej lokalnej społeczności taki wymiar patriotyczny i chcemy od najmłodszych lat pokazywać te ciekawe historie, nie tylko w patetyczny sposób najmłodszym. W związku z czym przygotowaliśmy warsztaty dla szkół podstawowych, właśnie o Pelagi Gdeczyk. Przygotowaliśmy 3 warsztaty fotograficzne, spacer śladami Pelagi Gdeczyk, ale także wystawę. Wystawa będzie ważną częścią całego projektu, gdyż właśnie na wystawie będą się odbywały warsztaty edukacyjne dzięki kartom pracy, ale także mamy wykład pani Elżbiety Kowalskiej, która od lat zajmuje się właśnie tą postacią i mam nadzieję, że tutaj będzie bardzo ciekawie i będziemy mogli jeszcze bardziej zgłębić wiedzę na temat pani Pelagi Gdeczyk, która jest tak naprawdę bardzo trudna do osiągnięcia i zapraszam serdecznie. Zapisy na warsztaty są prowadzone drogą mailową. Zgłoszenia należy wysyłać na adres staryratusz@mok.gniezno.pl.